Witam, witam. Wyszłam na spacer śmietnikowy. Na dzień dobry dwa piekarniki do pieczenia. Trochę mebelków i tam jakieś ciuszki. Zaraz je obejrzymy. Pewnie mało nakręcę, bo baterię mam słabą, ale później Wam pokażę, co znalazłam. O, półeczka fajna. Półeczkę zabierzemy. Dwie drukarki. Klosze. Ciekawe. I jakieś firanki, ale to nie są szydełkowe, więc nie w moim guście. Znalazłam też gitarę elektryczną. To jakiejś marki Sunder. Jest dość zdezelowana i zrobię z niej prawdopodobnie ozdobę na ścianę. Tu jest pusto. Wyrwane coś. Nie wiem, czy to w ogóle byłoby w stanie. No i taki konik na biegunach się trafił, ale nie biorę. Nie chcę już takich rzeczy brać, bo mam już jednego konika do przeróbki. Może jakaś mama weźmie swojemu dziecku. A powiem Wam, że przytrafiła mi się dziwna przygoda, ponieważ spotkałam bezdomnego, który chciał mi dać 10 zł. Stwierdził chyba, że potrzebuje. Nie wiem, czy ja tak źle wyglądam. No cóż, na śmietniki nie wychodzi się ubrana elegancko jako jak dama, tylko bardziej jako kloszard. I zostałam źle oceniona. Bardzo mnie to rozczuliło, że bezdomny chciał mi podarować 10 zł. Później mnie przepraszał, no ale cóż, przy okazji taką torebkę znalazłam. W kształcie kotka. Coś z nią wymyślę, co robię, albo zostawię. Wróciłam, kochani, już do domu. But mnie obtarł, daleko nie poszłam. Jedyne, co jeszcze znalazłam, to krawat. Takie słodkie krówki. I tyle. Wszystko rozgrzebane, wszystko przebrane. Nie było już nic ciekawego, trochę mebli, które mogłyby się jeszcze nadawać do użytku, ale współczesnych, do dużej przeróbki. Ja na to nie mam już sił. Mam co robić u siebie w pracowni, więc to na dziś tyle. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.